pierwszy mecz dzisiaj, pierwszy mecz grupy A zakończony wynikiem 1-1. Jak pan skomentuje dzisiejszy mecz? Uważam, że chyba remis był sprawiedliwy. Pierwsza połowa, mieliśmy dużo takich sytuacji setkowych, niestety nie wpadło. Później jedna z nielicznych kont, z Opola padła bramka. Później Opola troszeczkę nas przycisło, mieliśmy szczęście, udało nam się zremisować. Znaczy szczęście wyrównując bramkę, walczyliśmy o kolejne, niestety nie padło dla nas, a na szczęście dla rywala też. Nie powiem, bramka na 1-1, szapoba, piękna akcja, piękne wykończenie. Jakie są plany na ten turniej? Jakie są cele? Bramka, to ten, co jest doświadczonym zawodnikiem, on lubi takie bramki i strzela. Cel mamy, żeby zaprezentować się w każdym meczu na miarę naszych możliwości. A jakie są nasze możliwości, to ja sam nie wiem, bo taki zespół troszkę połączony. Pierwszy mecz, remis, drugi mecz i trzeci zadecydują, czy wyjdziemy z grupy. Jeżeli tam jakieś punkty zdobędziemy, mamy duże szanse, abyśmy się spotkali w niedzielę w fazie pozagrodowej. Dobrze, w takim razie życzę powodzenia w kolejnych meczach i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.